Cześć, zapraszam Was na kolejną recenzję monitora OLEDowego. Tym razem będzie to propozycja od marki Philips. Ceny sprawdzicie sobie klikając w link w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę. Będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Philips Evnia z serii 8000 to niesamowity monitor kierowany głównie do graczy. Przekątna to 31,5 cala, czyli 80 cm w klasycznej proporcji 16:9. Zastosowano tutaj wysokiej jakości panel QD OLED. Zapewnia on wysoką jasność oraz realistyczne odwzorowanie barw dzięki 10-bitowej palecie kolorów. Jasność różni się w zależności od trybu. W SDR jest to 250 nitów, ale korzystając z protokołów HDR uzyskujemy od 450 do nawet 1000 nitów. Certyfikat Display HDR True Black 400 zapewnia świetną czerń. Według mnie monitor jest bardzo jasny, nawet nie korzystając ze swojego pełnego potencjału. Natywna rozdzielczość to 4K, czyli 3840x2160 pikseli. Do tego panel posiada odświeżanie do 240 Hz, a czas reakcji matrycy to 300 milisekundy. Jak przystało na panel OLEDowy, na całym ekranie jasność, jak i wyrazistość obrazu jest perfekcyjna i równomierna, dlatego nawet drobny tekst będzie dobrze widoczny. Zanim przejdziemy do reszty wrażeń, kilka słów na temat montażu i ergonomii. Całość do zmontowania jest w kilka minut. Wystarczy skręcić podstawę z prowadnicą, a następnie nasunąć panel, aż wskoczy plastikowa blokada. Przyznam, że miałem co do tego elementu obawy, ponieważ nie wygląda zbyt pancernie, ale mimo wszystko się sprawdza. Dwie podpory odpowiedniej długości zapewniają stabilność dość ciężkiego monitora, ale w zestawie znajdziemy także element do zamocowania go na uchwytach zgodnych ze standardem VESA 100x100. Monitor możemy regulować na prowadnicy w zakresie 130 cm w górę i w dół. Odchylić w górę o 30 stopni i nieco pochylić w dół. Jednak jest coś jeszcze. Możliwość obracania monitora na boki względem podstawy. Natomiast nie ma tutaj funkcji pivot, czyli obrócenia monitora do pionu. Z tyłu prowadnicy znajduje się niewielki organizer na kable, a na górze prowadnicy specjalny wystający element, który jest niczym innym jak wieszakiem na słuchawki. W pudełku znajdziemy również instrukcję i zestaw okablowania. Sam monitor wygląda bardzo nowocześnie. Kolorystyka to kwestia gustu, jednak biel jest elegancka. Bezramkowa konstrukcja z trzech stron dopełnia całości, jedynie na dolnej części panelu znajdziemy niewielką ramkę. Z tyłu obudowy sterowanie, czyli joystick z wbudowanym przyciskiem, dzięki czemu sterowanie jest intuicyjne. System AmbiGlow pozwala na dostosowanie LEDów monitora, na przykład do muzyki czy oglądanego filmu, i potrafi działać jeszcze w kilku trybach, a wszystkim jesteśmy w stanie sterować na dwa sposoby. Z menu samego monitora poprzez przyciski funkcyjne albo podłączając monitor do komputera przewodem USB i ściągając na komputer dedykowaną aplikację, która wygląda i działa całkiem dobrze. Producent zadbał także o dodanie do oprogramowania monitora szeregu opcji zapobiegających wypalaniu się pikseli. Nie zabrakło także trybów z redukcją niebieskiego światła, a sam panel posiada funkcję flicker free, czyli wyeliminowano w nim męczące migotanie. Klasa energetyczna monitora to G, jednak wygląda to kiepsko tylko na papierze. Deklarowany pobór standardowy to aż 130 W, ale w teorii, ponieważ w praktyce ciężko było przy normalnym użytkowaniu uzyskać więcej niż 60 W, nawet z włączonym HDR-em. Pobór prądu rósł jedynie podczas wyświetlania białej planszy na całej powierzchni ekranu. Czyli ten monitor nie spowoduje znaczącego wzrostu rachunków za energię. Co prawda, popularne panele IPS przy podobnej przekątnej potrafią mieć o połowę mniejszy pobór prądu, ale też oferują niższą jasność. Z tyłu sporo gniazd. Poza zasilaniem są dwa porty HDMI w standardzie 2.1, DisplayPort w standardzie 1.4, a także port USB typu C z obsługą transmisji wideo. Dalej znajdziemy gniazdo koncentratora USB i dwa porty USB 3.0, na końcu gniazdo słuchawkowe. Monitor posiada też wbudowane głośniki o mocy 2x5 W. Wydaje się to niewiele i wypada blado przy większości głośników komputerowych czy mocniejszych głośników Bluetooth, ale mimo wszystko dźwięk z monitora brzmi dużo lepiej niż w większości tego typu konstrukcji, za sprawą dźwięku w standardzie DTS i kilku trybów dźwięku do wyboru.
Według mnie tryb muzyczny brzmi nieźle, a przy pomocy trybu filmowego jest możliwe obejrzenie swoich ulubionych treści, uzyskując satysfakcjonującą jakość ścieżki dźwiękowej. Mamy dostęp do innych ciekawych funkcji. Jedne są według mnie mniej przydatne, ale inne niezwykle praktyczne. Czyli między innymi mamy możliwość wyświetlenia celownika czy powiększenia środka ekranu z funkcją Sniper. Nie zabrakło funkcji Picture in Picture i Picture by Picture. Obie pozwalają wyświetlić jednocześnie obraz z dwóch źródeł. W moim przypadku był to komputer i konsola Nintendo Switch. W pierwszym wariancie jest to na zasadzie mniejszego okienka w większym. Druga opcja to podzielenie ekranu na dwie równe połowy. A teraz kilka słów o wrażeniach z testów. Korzystanie z tego monitora dla mnie było przyjemnością. Na moje potrzeby był to idealny calaż, ponieważ mniejsze monitory się u mnie nie sprawdzają. Potrzebuję dużej powierzchni do montowania filmów i innych zadań, a panel ten zapewnia wysoki poziom jasności i świetnej jakości żywe kolory. Ma także rewelacyjne kąty widzenia. Nieważne z której strony na monitor spojrzałem, wszystko wyglądało perfekcyjnie. Po zakończeniu testów powrót na klasyczny monitor IPS był niemałym szokiem. Brakowało tej jakości. Także gry działały i wyglądały świetnie. Otrzymałem płynny obraz w wysokiej rozdzielczości z HDR, dzięki czemu produkcje, które znam doskonale, wyglądały jeszcze lepiej i przyjemność gry była także większa. I odniesienie co do ceny monitora. Co prawda w podobnej cenie możemy już kupić 55-calowy telewizor OLED, ale nie sprawdzi on się na biurku lub klasycznym blacie, gdyż będzie zwyczajnie zbyt duży. 32 cale na biurko pasują idealnie. Monitor jest duży, ale nie przesadzony. Obecnie cena wciąż oscyluje w okolicach 3800 zł, ale widać, że technologia OLEDowa w monitorach jednak staje się powoli bardziej przystępna cenowo. Osobiście czekam, aż tej klasy monitory będą do kupienia w cenie poniżej 3000 zł i zapewne nastąpi to całkiem niedługo. Jeśli szukacie najlepszej możliwej jakości, inwestycja w monitor OLED się opłaca. Ok, ten monitor naprawdę przypadł mi do gustu. Pamiętajcie, że aktualne ceny i promocje sprawdzicie klikając sobie w link w opisie filmu. A jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza, czy udostępnienie tego filmu, a także zasubskrybowanie kanału. Za każdą pomoc jestem wdzięczny. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się!